Ze mną pan Jacek Murański witam serdecznie. A, witam serdecznie. Witam wszystkich widzów e, pańskiego kanału. Panie Jacku, jesteśmy przed walką Mateusza. Jak nastroje? Pff, nastrój wyczekiwania. Nastrój, nastrój. nastrój no. Do, wiemy, że, wiemy, że czeka Mateusza największe wyzwanie życia, więc nastrój wyczekiwania połączony z takim z takim nastrojem. No. Refleksja, za duże słowo, ale no. W, w, Trzeba tutaj dużo mówić. No niepewności, no, niepewności. Walka z formule bokserskiej jeszcze z Don Casio, no wielkie wyzwania. Największe, największe, jeśli chodzi o... Największe wyzwanie życiowe, już pomijając wszystkie sprawy, wrzucając tutaj do, do, do jednego worka, życiowe wyzwania, sportowe, jakkolwiek, zawodowe, to jest największe wyzwanie życiowe Mateusza. Dlaczego zdecydowaliście się na taki krok, na taką walkę? No właśnie, Mateusz. To, to, decyzja była, należała do Mateusza. Ja, ja tą walkę akceptowałem na, na for, w, w nieco innej formule, tak? Optowałem najpierw, żeby to było MMA. Wiadomo, że chodziło o maksymalizację swoich szans. Kas już MMA nie ma zbyt mocnego. Nie było zgody, w K1 też nie było zgody. Federacja i Kasiusz uznali, że jedyną formułą dopuszczalną jest boks. No i Mateusz powiedział: Dobrze, wchodzę w to. Wchodzę w to, dlatego że jakby mi ktoś rok temu powiedział, że będę walczył z Don Casio królem, to nikt by w to nie uwierzył, a teraz będę walczył z Don Casio królem. Taka, taka sportowa ambicja, taka życiowa ambicja Mateusza tutaj zdecydowała. Z Don Casio, który Przypomnijmy, toczył jak równy z równym walkę z Normanem Park, z weteranem UFC, z Don Casio, który pokonał mistrza KSW, oczywiście w formule bokserskiej, no ale jednak mówimy o sportach walki, Marcina Wrzoska, no więc z no, no Don Casio, który jeśli chodzi o wyzwanie w świecie free fightów, no nie ma sobie na polskim rynku równych. Walka w formule bokserskiej, ale i tak przemyciliście gdzieś tam swój akcent, czyli te rękawice. Opowiedzmy troszeczkę o nich. Tak, tak. Będzie walka. Wracając do tego, skoro nie było też zgody Kasjusza na, na walkę w rękawicach do MMA, chociaż takie walki są jakby najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia widza, bo. Przecież walka, walka na FMMA, MMA, walka wieczoru, Borys Mańkowski Norman Park była w tych rękawicach małych do MMA. Kasiusz walczył też, walczył, może za duże słowo, no. z Marcinem Najmanem w tych rękawicach do MMA, no tutaj się nie zgodził. Obsta... Jakby... Powiedział, że no jedynie walka w boksie, czyli to, co jest dla niego takim, takim największym atutem, czyli on jest szermierzem tak naprawdę boksu, więc walka w rękawicach takich typowo bokserskich. No to z naszej strony była kontra, ok, to skoro bokserskie, no to wejdźmy w najmniejsze możliwe bokserskie, w ósemki, i dodatkowo, żeby to były rękawice meksykańskie. Ja nie ukrywam, my szukamy szansy dla Mateusza w sile ciosu. Więc. Może nie w laki panczu, aż poniekąd też, ale no generalnie w sile ciosu. Tutaj upatrujemy szansy, bo przecież nie oszukujmy się na punkty. Mateusz tego nie będzie w stanie wygrać. Więc była, była kontroferta dotycząca meksykańskich, twardych, twardych, mocnych, z takiej twardej skóry, rękawic. Zostało to zaakceptowane. No i będzie walka w rękawicach meksykańskich. Czy Mateusz w tej walce może coś stracić? Może bardzo wiele zyskać, nic nie może stracić. Bo jak powiadam, z Kasjuszem przegrywali w boksie, przegrywał mistrz KSW. Kontrowersyjne co do werdyktu była walka Kasius Norman Park, walka na styku, dla niektórych była to walka, którą wygrał Kasiusz. Dla niektórych mówię o fachowcach, nie tylko o kibicach, którzy znają się na wszystkim. Ale o fachowcach, więc tutaj obozy były podzielone równo-równo. Werdykt, werdykt sędziowski tych sędziów, sędziów ringowych był na korzyść Normana, był mocno oprotestowany. Więc co Mateusz? Jeżeli, jeżeli Kas już toczy równą walkę z weteranem UFC, no to co Mateusz, aktor. Który wchodzi do świata, o którym nie ma pojęcia, do którego się do tego Kasiusza na zasadach boksu przygotowywał tak naprawdę 2,5 tygodnia. Mówię o, o takich sensu stricte treningach bokserskich, bo przecież trenuje MMA, czyli czyli te, 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 te wszystkie szeroko płaszczyznowo trenuje, więc tak naprawdę o tym, że Kasiusz jest podpisany, że jest to wszystko klepnięte, Mateusz wie o dwóch, dwóch, dwóch pół tygodnia, no nic nie może stracić. No.